Zatrzyma się pan. Kurde, stan techniczny pana robisz. No, panie, żeby pan nie zaśkał. No, to z przodu. Przygotuje pan dokument do kontroli. Z mocnym dmuchem zaliłości paru centymetrów. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę dmuchnąć. Dopruje pan tę gumę i dmuchnie. Dobrze, ale ustalać się coś panu mogę, nie jest to niedopuszczalne. Jeżeli wyjdzie coś, to z powodu to jest tego odpowiedni na pewno. No dobrze, dobrze. A co, mogę go się paru centymetrów? Mogę, możemy się mówić, że mogę ktoś wierzyć dalej. Słuchajcie, mi się w... Niech pan tu stanie. Widzę, że pan nas prowokuje. Podejdzie pan do tego. Widzę, że pan próbuje sprowokować nasze zachowanie. Proszę podejść w tamtą stronę. W jaki sposób? Co pan prowokuje? Mówię, że pan próbuje nas sprowokować. Ale czym? Swoim zachowaniem. Ale no co pan? Co nic pan? Proszę podejść do roweru. O, już śmiało dopisać, bo jest wyczuwalna bardzo silna wojna alkoholu. Pan przed chwilą do nas przemówił. To nie jest żaden problem, my sobie tu poczekamy. Po prostu pan tutaj swoim zachowaniem delikatnie, podobno nie próbuje nas prowokować do jakichś działań tutaj. Zaczynamy chodzić po chodniku do jezdni. Tak, to jest żaden problem. No, na razie. No przepraszam, ale zbliżyliśmy się na tyle, żeby... Niestety zbliżyliśmy się na tyle, żeby... Także mam potwierdzenie swojej teorii, że jest pan pod wpływem alkoholu. Państwo nie zagadujecie, nie podejmujecie tematu, no to co? Nie mam o czym z panem rozmawiać. No dobrze, więc dlatego bardziej interesują mnie śpiewy ptaków, które są ciekawe w tej sytuacji. Żeby słuchać śpiewu ptaków, nie trzeba chodzić po chodniku i pojechać. Mogę stać więc. Ma pan rację, nie mają lampki. No i jestem pod wpływem alkoholu. Mogę się bardziej rozglądać. Jestem godny. Cieszę się bardzo, ma pan taki obowiązek. Mimo tego, że jest pan poseł. Pan poseł jechał od kierunku mostu dworcowego, w kierunku parku Wilsona, bez oświetlenia od pana czuć alkohol. Jechał całą... Od pana czuć alkohol jechał całą szerokością pasa. Dlatego pan poseł odmówił poddania się podanym się alkoholu. A z pożarem idzie pan? Dobrze, w sensie wczoraj, że tak powiem, przed chwilą. No i, że tak powiem, mam zamiar jeszcze z 2 godziny się wyspać, bo na 6 idę złożyć kwiaty pod cegorzem.